są schludne i estetyczne. Niektóre z nich mają wyremontowane dachy, inne wykonaną nową elewację, a jeszcze inne wymienione wszystkie wadliwe instalacje. 16 wspólnot mieszkaniowych oraz jeden budynek gminny dzięki projektowi rewitalizacji miasta dziś nie straszą już swoim wyglądem, a Żarów powoli staje się innym miastem, schludnym oraz uporządkowanym i nabiera wreszcie charakteru miejskiego. Do końca miesiąca trwać będą jeszcze prace remontowe budynków przy ulicy Armii Krajowej 27 i 49, ale są to już ostatnie remonty przeprowadzane w ramach rewitalizacji miasta Żarów. Po rozstrzygnięciach przetargowych wartość projektu wynosiła 814 845,38 zł, z czego kwotę 519 tysięcy udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu zostały wykonane prace, które cieszą nie tylko żarowski samorząd, ale przede wszystkim mieszkańców. Budynek posiadał elewację w bardzo złym stanie technicznym. Tynk w wielu miejscach był odspojony od podłoża lub go brakowało. W wyniku remontu stary tynk został całkowicie zdjęty, położony nowy i pomalowany. Przy okazji zostały wymieniona większość parapetów, uzupełnione ubytki w ścianach i kratki wentylacyjne. Jako mieszkańcy cieszymy się z nowej elewacji, bo ten budynek wygląda teraz jak nowy, a nowy budynek to również wizytówka dla miasta. W ramach projektu Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów wykonano remonty dachów, elewacje, roboty demontażowe, ocieplenia budynków, dobudowy przewodów kominowych, wymiany instalacji elektrycznych oraz przemurowywania kominów. Wszystkie cieszą mieszkańców, którzy na nowy wygląd swoich budynków czekali już od dawna. Dzięki remontowi poprawił się nie tylko wizerunek naszego budynku i ulicy, ale ocieplając go na pewno zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Także jest to dla nas też istotne. No i mamy nadzieję, że nie na tym się skończy, bo tak jak tutaj sąsiad powiedział, jeszcze jest wiele prac do wykonania, no i będziemy prosić o więcej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyłożyli jakby rękę do tego, że ten dom nasz wygląda tak, jak wygląda. No, a wygląda naprawdę wspaniale, czego i wszystkim w Żarowie życzymy. To było marzenie wszystkich naszych mieszkańców od wielu, wielu lat. No co najmniej 20 lat. Bo dwa miesiące temu budynek naprawdę wyglądał fatalnie. Teraz, jak widać, wygląda nieźle. Mieszkańcy jednak wciąż czekają na kolejne inwestycje i być może uda się je zrealizować, bo gmina Żarów wciąż będzie aplikować o pieniądze na takie cele.